Cześć, dzień dobry, z tej strony Karol i witam ponownie po latach, można powiedzieć, w Tomb Raiderze. Oczywiście nie pamiętam kompletnie, co tam się działo w tym Tomb Raiderze. Nie wiem, kiedy był ostatni odcinek. Znaczy, ostatni odcinek to był niedawno, bo się okazało, że znalazłem odcinek, który nagrałem 7 miesięcy temu, czy kiedy, ale nie został zrenderowany, także on się pojawił teraz, przed tym odcinkiem. Ten jest nagrywany na nowo po 7 miesiącach. Ale dobra, z tego, co tam orientowałem się tak pokrótce, to znaleźliśmy tego szefa trójcy, tego całego przebranego za jakiegoś tubylca, kurde, w takich pióropuszach i w ogóle we wszystkim, nie? I najprawdopodobniej teraz musimy jakąś skrzynkę znaleźć, bo tutaj gdzieś mam, a właśnie, mam tutaj, gdzie to jest? O Jezus, obecny cel to jest, co mam zrobić? Odszukaj srebrną skrzynię X-Chel, czy Hel, jak to się, jakkolwiek to się czyta. Dobra. Tutaj mam takie przejście, ale nie będę mógł pewnie wejść, bo nie mam tego, tak jest. Nóż wzmocniony potrzebuję. A ja tutaj z tego, co patrzyłem, to ja chyba... jakieś umiejętności nie mogę wziąć. No, powinienem to w sumie zrobić przed nagrywaniem, no ale cóż, trudno. Nie zrobiłem tego po prostu. Chyba nic nie mogę zrobić, mi się wydaje. Tutaj kwadratem. No, nic nie mogę zrobić, dobra. Mi się wydaje, że jednak wszystko chyba zrobiłem. Przed tym. Umiejętności mogę rozdać, oczywiście jednak umiejętności, to się kompletnie nie znam, dwa ile mam i jeden punkt umiejętności. Podejrzewam, że ja zbieram na coś lepszego. Zobaczymy sobie później, dobra, także będziemy sobie kontynuować. W tamtą stronę musimy iść, o tu coś leży. Może uda się zebrać, nie, max. Potem podejrzewam, że mam wszystko na maxa. No dobra, lecim. Tędy. Tędy, o tu coś leży, coś przeczytamy? Przeczytamy. Nie przeczytało mi tego, po prostu wzięło to tylko. Stąd przyszedłem? Stąd chyba przyszedłem, mi się wydaje. Okej, to idziemy tutaj. Tam mamy iść, ale tutaj w międzyczasie jest coś do czytania chyba. Nauczymy się troszeczkę języka tego. Jaki to język się nauczymy? 60%, a jest. Quechua. Zdaje się, że przedstawiono tu Unuratu na czele buntu i niemal całkowite zaćmienie w tle. Aha, dobrze. Sprawdźmy, coś tutaj jest? Chyba nie ma. Idziemy sobie dalej, tu będziemy musieli się przyciskać. Nie lubię takich miejsc, ja tak klaustrofobiczny. O Jezu, coś leży. Ale smród. Się nie dziwię. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. O matko, same trupy. Wespnij się do brzucha węża. O matko, jeju. Okej, dobra. O matko. Spokojnie, Lara, spokojnie. Dobra, więc tak, tu trzeba przeskoczyć. Tam na wprost, ja widzę, że trzeba się złapać, ale który to się... Dobra, udało się. Kwadratem. Wejdziesz na górę? Hop, hop, no hop, nie? Może w prawo albo w lewo? Moment. No, powinnaś dać radę skoczyć do góry. Dawaj radę. Nie? Na bok może. Momencik. Na następną półkę. A widzisz, to trzeba na boczek tylko przejść. Tak nie do końca było widać. Blech. Ale to musi śmierdzieć, Boże. Zaraz wymiotuję. A tu jakby jakiś taki trochę świeży gościu leży, nie? O! Sorry. Troszeczkę strąciłem gościa. Okej. Hop! Dawaj! Jest, udało się. Na górę? O Boże. Gdzie teraz? Zjeżdżanie, czyli trzeba zjechać na dół. To było tak? Dobrze, to było tak. I na tą klatkę, rozumiem, nie? Tylko będzie trzeba się rozbujać. I hop! Dobra, udało się. Właśnie na górę, szybko. O Jezus! Chodź tam. Nie! Dawaj. Szybko, prędko. Skakaj tam! Teraz tutaj. O Jezus! Kurde, nie wyszło. To gdzie ja miałem tam skoczyć? Ej, przepraszam bardzo, to było ewidentnie namalowane. Biała farba.
która zawsze oznacza, że trzeba. Dawaj na górę szybko. Biała farba to zawsze tam trzeba skakać. Nie no, ewidentnie powinienem tam chyba zdążyć. Dać radę powinienem tam. Tu na pewno nie. Nie widzę takich półek, gdzie można się powiedzmy przy tego. No muszę tam zdążyć, muszę tam radzić. Tam, o Jezu. Muszę tam doskoczyć chyba, nie? No, udało się. To ja nie wiem, czemu Lara, ty nie chciałaś za pierwszym razem. Teraz boczkiem, dobra, boczkiem. Tylko powoli. Weź skopnij to właśnie, dobrze? Lara, ty to mnie rozumiesz bez słów. Okej. Wszystkie czachy skopała na dół. Zaczepienie o półkę. Rzuć czekanem z liną przy użyciu... Aha, dobra, okej. I... op. Jest, dobra. Właś tam szybko. Dasz sobie radę. Jakoś tak na górę, nie? Dawaj, 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 dawaj. Skakuj. Kurde, jak ona jest silna. Ja to bym nie dał rady z czegoś takiego. I znowu tak ciasno. Jakiś typ. Rytualna ofiara. A to skąd ty, stąd tyle ciał jest? A jak ja bym chciał w niego strzelić? Nie mogę. Nie mogę wyjąć łuku. Dopiero tutaj. No, no trudno. Na górę. Okej. I teraz gdzie? No na pewno nie na górę. Ej no, kamera to tak średnio mi to się podoba teraz w tym momencie. Może... O kurde. Może za wysoko wlazłem? Nie no, dobrze wlazłem, czyli trzeba pewnie tu na boczek gdzieś jakoś tak. O Jezus! No dół, złap się! O kurde. To gdzie mam teraz leść? O Jezus! Trochę zabolało. Ej, no. Już nie pamiętam, jak to było z tymi, powiedzmy, drogami, nie? Gdzie trzeba się wspiąć, tak dalej. Wcześniej, jak człowiek trochę grał, to tak automatycznie przychodziło. A, widzisz, zobacz, tutaj trzeba. I myk. Wszystko się sypie. Dobra. I te pewnie na górę, nie? Nie? Aha, w dół trzeba zejść. A to był gość, a on tam będzie dalej? Jak on tam będzie, to... Gdzie ja muszę? Tam? Czy na dół? Ciekawe. Mogę zjechać liną w dół, nie? No zjeżdżaj w dół bardziej. Puść się. Okej. O, świetnie. Zamknęli drzwi chyba, tak? Się wydaje. Gdzie to trzeba iść? Tam gdzieś. Tu drzwi zamknięte. O matko, znowu. Blech. Fuj. Kurde, ile tego jest. Masakra. Blech. O Jezus, jeszcze goście tak... O blech. Najgorzej jak jest jeszcze ciało, nie? Fujć. Ale to musi śmierdzieć. Tam był typ, ja go widziałem. Żeby nie było, nie? Jest gościu. Weźmiemy go zaraz od tylca, nie? Jest. Cyk. Mogę go okraść? Okraść, tak. O, 100 złota miał. Kurde, skubany. Czy to jeden z rebeliantów? No chyba jeden z rebeliantów. Taki podobny... Oni wszyscy podobni do siebie myślą. Być jakieś wejście. Tam ja widzę, że jest wejście, ale może coś ciekawego jeszcze jest. Rebelianci to wszyscy do siebie podobni, bo łysi, nie? Tylko nic więcej nie ma. Dobra, to idziemy tutaj. Ze srebrnym okiem. Dawaj. Jestem na dobrym tropie. Tak, ten. Jak ja już rozwaliłem pół kurde ściany, a ty mówisz tak, tędy. Dobra. Zapach staje się silniejszy. Dobra, tutaj trzeba iść. Głowa węża. Tak średnio, no. Znalazłam drugiego węża ze srebrnym okiem.
chyba zbliżam się do celu. Rozmawiamy z Uczu o tatuażach. O tatuażach? Tam trzeba. No, widziałaś ten na ramieniu Unuratu? Czapla i zaćmienie. To może mieć coś wspólnego ze srebrną skrzynią. Nie wydaje mi się. Unuratu jest prawowitą królową Paititi. Po klęsce głodu, która zdziesiątkowała ludność miasta, jej rodzina została odsunięta od władzy przez sektę Kukulkana. Jej mąż Sairi zginął w czasie polowania na obrzeżach Paititi. Amaru, czyli dr Dominguez, brat Sairiego, poczuwając się do odpowiedzialności, przejął władzę w mieście i żywił mieszkańców ze środków Trójcy, dopóki głód nie minął. Mimo że Amaru ocalił miasto, sekta pod jego nieobecność rządzi arogancją i strachem. Unuratu i jej buntownicy walczą o oswobodzenie miasta z rąk sekty Kukulkana i przywrócenie do władzy pradawnego rodu. Wychowano ją w przekonaniu, że dziedzictwem jej rodziny jest dokończenie rytuału srebrnej skrzyni Ischel i odtworzenie słońca na kolejną epokę. Czyli to się czyta Ischel. Dobra. To skaczemy, nie? Jest, cyk. Dawaj do góry. To chyba do góry trzeba, nie? A może tam trzeba się spuścić na dół w sumie, to nie wiem. Chyba spuścić się na dół może... Chyba tak. Ale czekaj, jak to się bujało. No bujaj się. Bujaj się. O, jest. Czekaj, to kamerę trzeba dobrze ustawić. Cyk. I teraz będziemy lecieć, nie? I opa. Udało się. To chyba jeden. Dobra, jest na miejscu. Sposób, okej. Trzeba spalić tę przeszkodę. Trzeba spalić tę przeszkodę. I teraz jest zagadka. Tu ja sobie coś wezmę, bo widzicie, że tu coś jest. Jakaś woda. Musi być sposób na podpalenie bariery. Tu też coś jest. Szmata. Czyli ja muszę najprawdopodobniej to spalić tą włócznią swoją. Strzałą. Musi być sposób na podpalenie bariery. No to co to za problem? Patrz, zobacz. Cyk. Za mokro. Muszę czymś to dodatkowo rozpalić. Aha. Czyli tutaj trzeba jakby... To coś jest. A co to jest? O! Myk. Pełno tu ropy. I krwi. To z drugiej strony będzie? Nie będzie. Co to jest w ogóle to? Do czytania, okej. Samotna postać sprawia wrażenie spokojnej, jakby na coś czekała. Mogę to obracać? Nie mogę. No dobra, czeka na coś, no pewnie na mnie czeka. Ciekawy jestem, po co to jest, nie? Proszę. O! Czyli niepotrzebna była w ogóle moja strzała. Chyba łatwa zagadka. Dobra, a tu coś jest, widzę. Problemem. Pora ruszać. Daj mi tutaj nakrętki dwie. Lecim. Coś jest ciekawego tutaj? Nie ma. Okej. Okay. To już się spaliło? Na szybko. Dobra. I tu w dół. Ale jak w locie zgasiła tą, nie? Latarkę. Boże, ja to bym się bał. Ta służyła do spuszczania krwi. No ale z takiej wysokości, Lara, będziesz skakać? Chyba nie mam wyboru, nie? No, trochę bolało. Jakby lekko przycinało. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać na... Jejku, przycina. Coś musi się robić, kurde, w tle. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać na nagraniu. Dobra, to dawaj krew znowu i ropę. Coś ciekawego to jest jeszcze? A to coś w tym będzie trzeba. Jakiś sposób, żeby ruszyć drugie koło. Aha, czyli naj... Cholera, spływanie tam, gdzie trzeba. Oż ty kurde, nie, jak to? Musieli składać setki ludzkich ofiar, żeby krew wypełniła te kanały. Boże święty. Może zrobimy tak. Aha, to można przesunąć. Elegancko.
Dobra, to zrobimy w ten sposób, bo tutaj nie ma tego, nie? Nie ma jak cię chwycić. O, jest. Jest znaczek, cyk i pyk. Jest, elegancko. I teraz to sobie przesuniemy. Tylko nie wiem w sumie w którą stronę i po co to. Jeszcze? Chyba jeszcze troszeczkę, nie? To są strzałki. Widać. O, o, o. Jeszcze trochę. I jeszcze trochę. A jeszcze. I cyk. Jeszcze troszeczkę. O, 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 dobra. Puść to. Wygląda na to, że jest dobrze, bo to są strzałki tam, gdzie teoretycznie powinny być. Dobra, jeszcze raz weźmiemy tą ropę. Tutaj zejdź stąd mnie tutaj. Cyk. Ale chyba już nie przycina, nie? Może coś na chwilę się włączyło w tle. Jak to teraz spływa? Dobrze to spływa? Pokaż mi, jak to leci. Cyk. I gdzie to jest teraz? Gdzie to? Ej, dupa, to źle spływa. Jeszcze to trzeba przesunąć. Dawaj. To jest kolejna strzałka, to może to, tym razem może będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze, no bo tutaj teraz nie ma tak jakby, a nie, jest tutaj jakby wejście, cyk, cyk, cyk. Tu jest jakaś dziura, może w tą dziurę ma spływać, ja nie wiem w sumie. Ale lepiej to chyba by, aha, dobra. Tutaj musi chyba iść, o tu. O, tu pokażę, tak, tędy, cyk, cyk. O, tak, o, i tam. Tak chyba ma iść, mi się wydaje. Nie w tę stronę, nie w tę. O, w tę stronę. Jeszcze trochę, dawaj, 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 dawaj. No, no dawaj, no, kręć tym. Wtedy Lara, siły nie masz. I myk. Dobra, cyk, cyk, cyk. Tutaj tak o teraz tędy leci, tak, tak. I znowu kurde w te kamienie, co jest, o co chodzi? Coś tu jest ewidentnie nie tak. No co ty robisz? Nie w tę stronę. Dobra. Jeszcze troszeczkę. I myk. I teraz tak. To leci znowu tu w dziurę. Co nie? I mam nadzieję, że z tej dziury potem wyleci. Ej, dupa, to musi, aha. Bo to, coś to jest, coś nie tak. Kręć to dalej. Ja już pewnie całe kółko zatoczyłem, nie? Możliwe, że trzeba w pewnym momencie tą linę uciąć po prostu. O, teraz będzie dobrze. Chyba, nie? Nie, moment. Tu leci tak, cyk, cyk, cyk. To też jakby musiało w jakąś dziurę wpadać, nie? Bo tak, to wpada tutaj. To leci tędy, a może to tak nie powinno być. A jakbym to tak troszeczkę przesunął, to zadziała wtedy? Pomyślałem, że te strzałki muszą być tak równo, nie? Aż ty kurde, nie, no przesuń to trochę. Przesuń. Nie da się, muszą być te strzałki tak być. Moment. Dobra, to niby jest dobrze, więc zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie w ten sposób, że to sobie przetniemy w cyk, a to sobie przesuniemy samo, nie? Dawaj jeszcze trochę. I myk, nie? I teraz to leci nie wiem gdzie. Stąd leci, tu. Cyk, cyk. Do dziury jakiejś, potem z tej dziury leci tu i nigdzie nie leci chyba. Pokaż mi to. To
To jest właśnie całkiem fajne, że kurde, trzeba pokombinować samemu, nie ma takich milion podpowiedzi, tak jak w nowych grach teraz. Dobra, jak ty lecisz? Lecisz tędy, cyk, 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 potem do dziury, nie? I z dziury potem, z tamtej pewnie dziury wyjdziesz, nie? Ej. Halo. Gdzie to jest? Znikło, w ogóle gdzieś poleciało, kurde, do dziury i nie ma już. Cholera jasna. Teraz może będzie jakoś tak inaczej. Nie, no ewidentnie jest nie tak. Tu leci, ale nie ma tak jakby tego, nie? Końca. Tu jest dobrze ustawione, tylko kurde, że to jakby z dziury leci, to może musi rzeczywiście w tą dziurę. Ale to on by musiał tędy, tędy, cyk. Dobra, już chyba wiem. To trzeba jakoś tak przesunąć, żeby to było. Teraz powinno być chyba dobrze. Sprawdźmy. Dobra, chodźmy na górę tutaj. Ale jednej krwi i ropy zmarnowała, masakra. Znaczy ja zmarnowałem, ale ona. Dobra, jak to leci teraz? Cyk, cyk, tędy, hop. I dupa. Ej, dobra, będziemy sobie próbować za każdym razem, no nie będziemy. No takie kombinowanie to czasami. Ta ropa dobrze jest nieograniczona. Dobra. Myk. Nie no, ja myślę, że tam jest dobrze ustawiona ta druga kolumna, że tak powiem. To idzie w błoto. W kamyki, nie? Także jest lipa, więc trzeba to znowu przestawić. Dobrze, ja strzału chyba nie zużywam, nie? Mi się wydaje, że ja nie zużywam strzału. Kiedy strzelam. Takie coś. No, dawaj, gdzie to idzie teraz? Cyk. Myk. I też idzie chyba, w dziurę to będzie szło teraz, nie? Ale co się potem dzieje, kurde, gdzie to potem jest? Poszło w dziurę. I co? I nic, i to znikąd nie wychodzi. To dupa, to są takie te dziury, to jest taka ślepa zaułek, ślepy zaułek. Dobra. Dawaj mnie to. Myk. Żebym miał coś takiego, jeśli chodzi o ten, o ropę, nie? Do samochodu. Nieskończone źródełko. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra, tu chyba idzie do środkowej i tu znika. Matko boska. Dobra, teraz zrobimy w ten sposób, że to trzeba przesunąć. A tamto potem wrócić. Tylko pamiętać, przesuwam w dół, żeby to wrócić w górę, nie? No dawaj, no, Lara. Nie w tę stronę. No, jedziesz. O, teraz będzie dobrze. Tylko muszę uciąć. Cyk. I to wrócić w drugą stronę, nie? I teraz będzie dobrze, na stówę. Na stówę będzie dobrze. Cyk. I patrzcie, jaki ja jestem tutaj zagadkowy detektyw. Cyk. Dobra. A ciekawy jestem, czy mógłbym to pochodnią odpalić, nie? Czy muszę tym urządzeniem. Zaraz sprawdzimy.
Nie, on to musi dobrze iść teraz. O. No, idzie dobrze, no. Udało się. Jest. Okej, okay, a teraz pora rozwalić te bariery. Tak jest. Aż tak długo się nie męczyłem już tam. Pokaż mi to, czy mogę tym. Mogę! Chyba. Tak, mogę. Jeszcze przy okazji tak użyję. Teraz muszę znaleźć srebrną skrzynię. Przesunąłem, żeby nie było, że nie przesunąłem. Co? Dobra. Musimy iść. Tutaj musimy iść, okej. O, filmik. Makieta miasteczka. Że niby się pali, o matko. Aha, i może się ono spali i będzie widać, gdzie jest skrzynia. W miasteczku ukryta. Dobra, nieważne. Wąż. A wąż rzeczny jest niebezpieczny. Pływać sobie można, no. Okej. A jakby było płytko, byś skręciła kurde kark. Albo nogi połamała. Lara. O, jest gościu młody. Ktoś przylazł chyba. O, te ciule dwa. A nawet cztery. A zaraz ich posprzątam. Patrz, zobacz. Oto nasz mały książę. Czemu ty tak wylazł? O ty! Ty Matrixa robi. O, cholerka. Ja chyba mam uciekać, nie? Nie mam z nim walczyć, tak mi się wydaje. O, zapali mnie. Kurde, przycina mi, wiecie? Nie wiem czemu. Może mało miejsca na dysku czy coś. Mam nadzieję, że w filmie będzie przycinał, bo tak to przypał. Ale tak to jest, jak się nagrywa po takim czasie. Tutaj na górę muszę iść. Cyk. No wleź tam! Drogi! Boże święty, gonią mnie! Leć szybko, Lara! Matko boska! Gdzie teraz? Do szefa chyba trafiłem. Nie, to jakiś szaman. Dobra, o Jezus! Ty, ale że też jest tak bliska i nie strzelają i nie trafiają? Oż ty! Ale zaraz mu nakopię. Rzucił się i zemdlał. Dobra, spieprzamy, nie? Muszę do domu jakiegoś wrócić. Hej, Laro, jak możesz, to wróć. Uczu, chcę cię o coś prosić. Chyba chodzi o przysługę. O, tam ktoś coś jest. Wrócę, kiedy tylko będę. Czemu ona się świeci? Aha, z nią mam pogadać chyba. Może jakąś misję dostanę. Cyk. Nigdy nie widziałam tak wściekłego Uczu. Uczu? Naprawdę? Co się stało? Nie powinnam plotkować, ale kłócił się z Kabilem. Nie podnosili głosu, ale od razu było widać, że obaj kipią ze złości. O! Co to mi się zrobiło tutaj? Że co to jest? Dostępne misje. No co? No misje poboczne zawsze fajnie zrobić, nie? Dawaj. Ściupal, tak. Idziemy tędy sobie. Tutaj pewnie będziemy mogli, bo nie mamy tego noża. No nie mamy wzmocnionego noża. Tu coś można wziąć. Cyk, to leżało, to nikt tego nie chciał. Nikt tego nie pilnował, to. O, i tutaj też można pewnie coś. Aha, dobra, okej, okay. On sprzedaje, nie? Się wydaje, cyk. Chcesz się wymienić? Proszę, z utargu ledwo mi starczy na daninę.
Daninę dla kogo? Dla sekty Kukulkana, rzecz jasna. Chcą połowy zarobku z dnia targowego. No matko, aż połowę? Pomyślą, że chciałem ich orżnąć. Rozumiem. Orżnąć, a oszukać jest różnica, nie? Zrobimy interes? Ile mam kasy w ogóle? 2800. Ja za nic nie mogę kupić, kolego. Dobra. Co ja mogę kupić? Mogę kupić strzały zapalające, ale ja w sumie mam, nie? Brzmiowy łuk fajnie by było, ale to on nie stać mnie. Ten też nie stać mnie na niego. Kołczan. Więcej strzał. Mogę kupić tak na ten płaszcz pana szóstego nieba. Kurde, na nic mi nie stać. A coś może mogę sprzedać? Skórę jaguara mogę sprzedać? Nie, takie rzeczy, ale zobaczcie, ile ona ma rzeczy przy sobie, nie? Dobra, kupimy sobie ten kołczan. Niech będzie, no. Doskonały wybór, moja droga, doprawdy. No, cieszę się, no, masz, dziękuję. Pomogłem ci, no. Kiedyś może jeszcze przyjdę i coś tego. Tu jeszcze można z kimś pogadać? Mamy pełne roboty, moja droga. Garbarze, rzeźnicy, tkacze, farbiarze, nawet nauczyciele. Wszystkie dzielnice się przygotowują. Na rynku będzie pełno. Na horyzoncie widać wspaniałą... Nie mam, nie, hop, schowałem się. Gadasz do drzewa. Kukulkanowi zapoczątkować nowy świat. Unuratu musi martwić się o Etsliego. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. No zaraz, zaraz, poczekaj, bo ja tu nie mam czasu teraz, wiesz? Tu jeszcze z kimś mogę pogadać. A, to też jest sklepowa. Nie poznaję cię. Co tu robisz? Skąd masz tę tunikę? Się nie interesuj. Dostałam ją. Od Unuratu. O, jesteś gościem królowej. Nie chciałam cię obrazić. Proszę o wybaczenie. Nie szkodzi, nie przejmuj się. Czym mogę służyć? O, No nie, jaki ja jestem! A! Ulepszenie noża, no zobaczcie, no kurde, dopiero co... Ach! Dobra. Wszystko mi sprzedaj. A co to jest w ogóle? Ruda złota. O Jezu, złota to ja nie chcę sprzedawać. Coś, co mogę... O, to mogę łatwo ten. 1050 aż za to? Masz. Nam sprzyjają. No to fajnie. Pióra też sprzedam. Masz 1050. Teraz mi stać? Jeszcze nie. Dobra, rośliny. To będę musiał po prostu wtedy... Bogowie nam sprzyjają. No, sprzyjają, tak. O, dawaj mi to. Cyk. Proszę bardzo. Jest, mam lepszy nóż. Haha, będę mógł wejść teraz tam, gdzie nie mogłem wejść wcześniej. I na razie to wszystko, nie? Bo nie, co to jeszcze w ogóle masz do kupienia? Torba na ramię też mógłbym kupić, ale kurde, to w sumie mi nie stać. Czarny proch, nie chcę. Tu sprzedać coś jeszcze mogę? Skórę to nie, skórę jest ciężko. Takie rośliny to ja mogę sprzedawać tak naprawdę. Pyk, cyk. Aż to jest 700, nie? Rośliny skupienia. Mogę sprzedać, bo ja zawsze w każdej chwili mogę je zebrać sobie. Bogowie nam sprzyjają. Płótno to nie, bo tego nie zbiorę. Tłuszcz też nie. Mogę coś kupić, 2700 mam. To dawaj to. Proszę bardzo. Cyk. O, lepsze wyposażenie kupiłem. Elegancko. Wracaj prędko. Gdzie mamy teraz iść? Cyk. Unuratu musi martwić się o Etsliego. Tam. Muszę powiedzieć jej, że został złapany. Ale dobra, moi drodzy, teraz w tym momencie będziemy sobie kończyć. Do tego, tą misję poboczną zrobimy sobie w następnym odcinku. Na tym będziemy kończyć. O, coś jeszcze tu podpieprzę. Co nie? Ja lubię tą grę, ona jest kurczę fajna. Czarny proch, o, elegancko. No nic, tak jak mówię, będziemy sobie w tym momencie kończyć. Mam nadzieję, że uda się mi z tą regularnością i z tym wszystkim. Także zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków. Także do zobaczenia i cześć.